Dziś o kobiecym gadulstwie, czyli tylko dla panów. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita was Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję moim czterem patronom, Kasi, Iwonce, Maćkowi i Stefanowi. To, że jesteście ze mną i mnie wspieracie, choćby najmniejszą kwotą, jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję serdecznie. Spodobał się cykl dla panów, więc teraz nie mogę ich zawieść. A o czym dzisiaj? Po prostu o naturze kobiet, czyli o gadulstwie. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest z tymi naszymi rozmowami przez telefon z koleżankami i przyjaciółkami. Dlaczego one trwają ponad godzinę i o czym my wtedy ze sobą rozmawiamy? Otóż, gdy dzwonimy do siebie codziennie, to zdajemy sobie relację z tego, co zdarzyło się w ciągu dnia. Czasem oczekujemy porady, czasem akceptacji, klepnięcia po ramieniu albo kopa w tyłek. To zależy. I gdy tak ze sobą rozmawiamy, to nasze "no coś ty" nie jest informacją, że coś nie tak jest z naszą koleżanką, tylko że na przykład nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Babskie wieczory też służą nam w konkretnym celu. To nie jest ucieczka przed wami czy spotkanie czarownic, podczas którego palimy was wirtualnie na stosie. Jest to dla nas rodzaj mentalnego odmóżdżenia, resetu, zwłaszcza że podczas takich spotkań próbujemy. Próbujemy i wódkę, i wino, i takie tam inne. Poza tym to czas, żeby porozmawiać sobie o dzieciach, naszej nadwadze, zmarszczkach i czasem o facetach, gdy nas wkurzają. Ale najczęściej jemy dobre żarełko, gadamy o pierdobach, słuchamy dobrej muzyki i tańczymy. Jeśli podoba ci się to, co robię, możesz zostać moim patronem. Serdecznie zapraszam. A jak to jest z wami? Gdy przychodzimy do was zdenerwowane i wzburzone, bo pokłóciłyśmy się z kimś, na przykład z przyjaciółką, to najczęściej nie dlatego, że oczekujemy waszej rady, tylko dlatego, że musimy się komuś wygadać, a ona chwilowo nie może nam w tym pomóc. Jedyne, co powinieneś wtedy robić, to chociaż przytakiwać, udawać, że słuchasz i od czasu do czasu wydawać z siebie takie dźwięki jak no tak. Pewnie chodzi ci teraz po głowie pytanie, skąd wiadomo, kiedy kobieta przychodzi się tylko wygadać, a kiedy przychodzi poradę. Sprawa jest banalna. Po prostu zapytaj. Jeśli usłyszysz, że chce się wygadać, postępuj jak wyżej. Gdy natomiast usłyszysz, że ona chce wysłuchać twojego zdania albo że dasz jej konkretną radę, musisz wtedy słuchać uważnie, bo na końcu będzie chciała usłyszeć twoje zdanie na ten temat. I powinieneś się cieszyć, gdy taka sytuacja ma miejsce. Gdyby cię nie kochała, nie miała do ciebie zaufania, nie przyszłaby. Najczęściej do wysłuchania służy przyjaciółka, najbliższa koleżanka, ale gdy ona zawiedzie, będzie chciała wygadać się tobie. I właśnie dlatego tak długo trwają nasze rozmowy przez telefon. One są dla nas terapeutyczne i oczyszczają nas. Poza tym, jak się człowiek wygada, to szybciej mu mija złość i jest szczęśliwszy. Nikt tak dobrze przecież nie zrozumie kobiety, jak druga kobieta. Czasem zdarza nam się gadać do samych siebie. To najczęściej zdarza się podczas wykonywania jakichś czynności, tak? Jakbyśmy relacjonowały to, co robimy. Nie wiem, czy wszystkie kobiety tak mają i skąd nam się to bierze, ale moja teoria jest taka, że my kobiety, będąc matkami, jesteśmy odpowiedzialne za nauczenie naszych dzieci mówienia. Więc spędzając z nimi 24 godziny na dobę, po prostu mówimy do nich to, co aktualnie robimy. I tak nam potem zostaje. Może to i dobrze, bo gdybyśmy mówiły tak dużo i często jak wy, nasze dzieci nie mówiłyby pewnie do 4 roku życia. A tak, dzięki naszemu gadulstwu, dzieje się to szybciej. I na koniec coś, czego nienawidzimy. Wyobraź sobie, że jesteście razem na imprezie, twoja kobieta coś opowiada, a ty raptem jej przerywasz i mówisz, ale to nie było tak. Pół biedy, kiedy zdarza ci się to sporadycznie, ale jeśli robisz to podczas każdego spotkania, to jest to coś, co nas po prostu wkurza. Bo dzięki takim uwagom my wychodzimy na kłapczuchy. Lepiej byłoby, gdybyś w tym momencie to przemilczał, a porozmawiał z nią o tym już w domu, abyście razem mogli zweryfikować swoje wersje zdarzeń. I my nie czepiamy się wtedy tego, co powiedzieliście, tylko walczymy o swoją pozycję. Nienawidzimy, gdy wy na przykład nie chcecie z nami rozmawiać na jakieś tematy, bo uważacie nas za głupie. Nie jesteśmy głupie, tylko niektóre z tych tematów po prostu nas nie interesują. To dokładnie tak samo, jak niektóre tematy nie interesują was. Panowie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, udzielcie jakiegoś komentarzu i jeśli chcecie mnie wesprzeć i moją działalność, zapraszam do patronowania. Adres macie tutaj. Pozdrawiam serdecznie, za dzisiaj wam dziękuję i zapraszam na kolejną środę.